byłbym podłym draniem, gdybym własnym dzieciom złożył nieszczere życzenia. Dlatego nie będziemy bić za to, żeby byli szczęśliwi. Człowiek, gdyby był ciągle szczęśliwy i ciągle zakochany, po prostu by tego nie przeżył. Jego mózg, serce by nie wytrzymało. Dlatego człowiek może być szczęśliwy tylko czasami. I chciałbym, żeby wybili toast, żeby oni tych chwil szczęścia mieli dokładnie tyle, ile potrzeba. Ani jednej więcej, ani jednej. Ja i Rada. Biorę Ciebie Marcina za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Panie, dopomóż. Panie, dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Nadejdzie ten dzień, kiedy zrobimy różne rzeczy, kiedy otrzymamy drugą szansę, żeby zrobić jak należy. Z pewnością nadejdzie ten dzień, kiedy powiemy sobie, kocham Cię.
to, co chcesz. Chleb, sól, wodę czy pana młodego? Pana młodego. Nie ma soku! Wszyscy razem? Śpiewamy, dalej śpiewamy, sami goście śpiewają. Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość widzieć się z wszystkimi. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. No i jesteśmy szczęśliwi, że możemy się tutaj wszyscy spotkać. Pan młody.
Są to zmiany. Przywilejem ojca panny młodej jest to, że ma prawo znieść pierwszy toast. Tak się składa, że ja lubię przemawiać, ponieważ kiedy wychodzę i mówię, słyszę ten taki szum zdziwienia na sali. Wszyscy mówią, jak to możliwe, przecież wygląda jak brat panny młody, a nie jak ojciec. No ale cóż. Tu...